Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged, witam was moi drodzy w kolejnym materiale związanym z World of Warships. Dzisiaj taki pogadankowy materiał o tym, czy warto być CC-kiem, czy tam współtwórcą społeczności, czy content creatorem, jak to niektórzy nazywają, również bo CC. I czy taką funkcję warto pełnić, co się z taką funkcją wiąże oraz jakie są ograniczenia, więc mamy tutaj informację na stronie World of Warships, że aby w ogóle składać podanie i żeby miało ono szansę być rozpatrzone pozytywnie, musimy mieć na YouTubie kanał, który będzie tworzył filmy, które będą oglądane średnio 300 razy i przynajmniej 1200 miesięcznych wyświetleń wszystkich filmów w sumie. I to są dane z ostatnich 3 miesięcy, więc musimy mieć przez 3 miesiące kanał, który osiąga takie wyniki. I ewentualnie, jeżeli tworzymy na Twitchu, no to tutaj wydaje mi się, że to jest trochę prostsze. Średnio co najmniej 30 widzów na każdy stream World of Warships oraz co najmniej 2 streamy miesięcznie, czyli to jest nic, przez ostatnie również 3 miesiące. I jeżeli te progi spełnimy, no to WG jest teraz w takiej sytuacji, że tych CC-ków będzie łapało gdziekolwiek i jakichkolwiek, byleby tylko stworzyć sobie jakąś tam reklamę i zwiększyć zasięgi. Więc tak, co zapewnia program Community Contributorów? Ja byłem w tym programie no prawie 5, czy ponad 5 lat może nawet, w związku z czym mogę powiedzieć wam, że znam go od podszewki. I tak, z ciekawych rzeczy, które dostajemy na konto. Dostajemy takie emblematy. To jest pierwszy rok, drugi rok, trzeci rok i czwarty rok i kolejne. Takie emblematy, których nie ma nikt, tylko mają je ceceki. Dostajemy również naszywkę razem z tłem, bo to logo to jest logo Community Contributorów. Tak, kotwica z takim przyciskiem play na środku. To wygląda jak oko może, ale tu chodzi o przycisk play. Także taką naszyweczkę z takim tłem dostajemy. Dostajemy również pamiątkową flagę, która nam dodaje 5% do zdobywanych punktów doświadczenia. Co więcej, istnieją 3 stopnie rozwoju kanału i w zależności od tego, jaki mamy stopień, tyle dostajemy kodu. Więc na przykład weźcie sobie pod uwagę, że trzeci stopień to jest, nie wiem, tam 200, powiedzmy 3000 widzów na YouTubie, nie? Powiedzmy, to są takie dane umowne, ja to nie pamiętam, ile to dokładnie jest. Czyli najwyższy stopień to 3000 subskrypcji na YouTubie. I od tego momentu, niezależnie czy to byłem ja, bo ja tam no, mam was tutaj zgromadzonych ponad 6 tysięcy, czy 5, nie pamiętam. Czy taki Flamu, który ma zgromadzone 100 tysięcy widzów, dostajemy taką samą pulę kodów. I co się w takiej puli kodów znajduje? Mamy albo kamuflaże, kamuflaże kontrybutorskie są przeważnie zawsze. Co dalej? Mamy pudełka kontrybutorskie i tutaj mamy informację. Co z takiego pudełeczka może wypaść? Może wypaść albo 100 tysięcy wolnego expa, albo 50 kamuflaży, albo 50 tysięcy węgla, albo 15 tysięcy węgla, lub któryś okręt premium z tych dostępnych tutaj na liście. Oczywiście plus sygnały te specjalne smocze. Więc taki kontener możecie od CC-ków dostawać. Takie kontenery można aktywować, bo to jest z kodu. Dostajecie kod, wklepujecie go sobie tutaj, wciskacie sobie aktywuj kod Wargaming i to jest tutaj do wpisania. Takie kody na kontenery możecie zdobyć 3 na miesiąc, niezależnie czy od jednego CCK, czy od kilku. Więcej po prostu będziecie mieli informację, że osiągnęliście limit. Kamuflaże. Jak widzicie, wygląda to tak dla subskrybentów. Dla CC-ków kamuflaż wygląda następująco. I on ma nieco lepsze modyfikatory do doświadczenia kapitana, o ile pamiętam. Nie mam teraz włączonego WoWsa, także wam nie podpowiem dokładnie, no ale w każdym razie różnice nie są duże, oba kamuflaże są bardzo dobre. Takich paczek z kamuflażami, bo jeden kod na tej samej zasadzie co i kontener daje 10 tutaj kamuflaży takich jednorazowych i możemy takich kodów sobie aktywować 3 lub 5 różnie. Nie pamiętam jak teraz dokładnie to było, czy 3 czy 5, ale chyba 5 wydaje mi się, że na konto, również niezależnie od tego, od kogo to dostajecie. I jeżeli jest jakieś wydarzenie, coś tak tego typu jak jakieś tam wczesne dostępy poprzednie, czy no, były kontenery eventowe, z których wypadały jakieś żetony, inne jakieś tam pierdoły i takie rzeczy, to część kodów, które były przeznaczone na kontenery, została zamieniana właśnie na te kontenery eventowe. W przypadku kontenerów kontrybutorskich to jest chyba najlepszy kontener, jaki jest dostępny w grze, poza super kontenerem oczywiście, o ile wypadają okręty. To te kontenery eventowe są w jednym kodzie po 3 sztuki. I tak to wygląda. Co więcej, dostajemy na konto co miesiąc 10 tysięcy dublonów
oraz 30 dni konta premium. Także to konto premium praktycznie nam się nie kończy. Mamy je cały czas odnawiane. No i te dublony mamy przeznaczone na to, żeby resetować kapitanów, żeby sobie tam robić jakieś uzupełnienia w sygnałach i takie inne rzeczy, bo wcześniej dostawaliśmy pulę sygnałów bojowych i ekonomicznych co miesiąc i mieliśmy do wykorzystania po prostu na bitwy. Obecnie dostajemy 10 tysięcy... Kurde, dostajemy. Dostawali, dostają ceceki. O, może tak. Dostają ceceki 10 tysięcy dublonów, żeby sobie uzupełniać wszelkie tam braki. Dostaje się również okręty testowe. Tutaj już robi się mniej przyjemnie, bo jak wiecie, wcześniej można było te okręty testowe dowolnie pokazywać, z tym, że trzeba było wrzucić tam znaczek taki... No mniejsza o to, jak on wyglądał, pewnie kojarzycie. Work in progress, w każdym razie było tam napisane. I to oznaczało, że okręt jest jeszcze w fazie testowej. Obecnie sytuacja uległa dosyć sporej zmianie. Wargaming nie pozwalał pokazywać już CC.com od jakiegoś czasu okrętów testowych. Dopiero kiedy pojawiło się na kanale, no Discord to jest kolejna sprawa, na kanale z ogłoszeniami informacja na temat tego, w jakim dniu i o jakiej godzinie schodzi embargo z danego okrętu, to od tego momentu można było ten okręt pokazywać i w bitwach, i pokazywać recenzję tego okrętu na kanałach na YouTubie. Nie wspomniałem wcześniej o Discordzie. Mamy dostęp do Discorda, gdzie mamy różnojęzykowe sekcje. W zasadzie każdy kraj, który ma jakiś tam CC-ków, ma swoją sekcję. Mamy dostęp do jakichś tam rozmów z deweloperami, więc jak zadamy jakieś pytanie, to możemy się na przykład dowiedzieć, że ma to niski priorytet, pracujemy nad tym albo inne tego typu właśnie rzeczy. Także no, konkretnych, sensownych odpowiedzi dużo raczej nie będzie, zależy to od tego właśnie, jak zostanie zadane pytanie, ale w większości przypadków nie wiem, nie powiem, albo pracujemy nad tym, albo jeszcze ma to niski priorytet. Także no, większość pytań, na które byście chcieli uzyskać odpowiedź od community managerów, czy też wyżej postawionych pracowników Wargamingu, odpowie wam każdy cecek, czy obecny, czy były. Po prostu te odpowiedzi są dosyć uniwersalne. Istnieje tam również oczywiście kanał społeczności ceceków polskich, tylko że tam trochę tak wieje siusiaczkiem, bo tam za bardzo nie ma rozmów. Rozmowy są tak aktywne, jak jeżeli jesteście obecni na Discordzie oficjalnym World of Warships. W sekcji polskiej to aktywność jest bardzo podobna. Tam się pojawiają wiadomości 2-3 na kilkanaście dni. Wcześniej było tam troszeczkę więcej tych dyskusji, to obecnie teraz widzę, że przyszło kilku nowych ceceków i próbują to troszeczkę to rozruszać, ale ogólnie to wieje sandałem takim troszkę. I jeżeli chodzi o profity, to prawie wszystko, ale warto również pamiętać, że dostaje się okręty premium za darmo na konto na stałe. Wcześniej było coś takiego, że jeżeli jakiegoś okrętu premium nie mieliśmy, a chcieliśmy go dostać, to zgłaszało się zapotrzebowanie w takim specjalnym arkuszu w Excelu, wpisywało się, jaki okręt chcemy dostać. Jeżeli w ciągu jakiegoś tam czasu robiliśmy na temat tego okrętu recenzję, ona została zatwierdzana, bo tam były konkretne wymogi co do recenzji, trzeba było pokazać kapitana, omówić gameplay, pokazać również ulepszenia, no taka w miarę kompleksowa, żeby to miało ręce i nogi. Taka recenzja jak została tworzona, to ten okręt zostawał nam na koncie. I tym sposobem właśnie uzbierałem taką kolekcję tych premek, bo ja premek kupowałem sobie dosyć, no niedużo, grając na początku w WoWsa, bo po pierwszym zjeździe CC-ków w Petersburgu została ogłoszona właśnie ta informacja, że premki będą za darmo. I jak to Ewin, czyli dosyć wysoko tam operujący pracownik Wargamingu, Polak zresztą, stwierdził, że oni mają w dupie, czy nam dadzą 300 okrętów premium za darmo dla wszystkich, czy nie, bo to jest ułamek tego, co są w stanie zarobić na takim okręcie w sklepie premium, także dla nich to jest żadna różnica. I teraz premki dostaje się z automatu na konto. Oczywiście nic nie możemy na ich temat powiedzieć wcześniej niż obowiązujące embargo puszcza. Kurde, cały czas mówię w czasie teraźniejszym, a to już przeszły. No ale wiecie, o co chodzi. Po prostu chcę wam przybliżyć, jak ten program wygląda od kuchni. I teraz tak, jeżeli pojawia się nagle kilka premek, które no nie nadają się za bardzo do tego, żeby je polecić, dostają niskie oceny, nikt się tam raczej nie pcha do zakupu czegoś takiego, no to miałem takie sytuacje właśnie, że byłem upominany, że jeżeli nadal będę tak oceniał okręty, mimo tego, że wcześniej moje recenzje były oceniane jako bardzo dobre, bardzo fachowo zrobione, to potem się okazało, że takie recenzje może zrobić każdy, one są gówno warte, bo kilka okrętów z rzędu dostało niskie oceny i odradzałem ich zakup. Ale tak jak wam już mówiłem w którymś tam materiale, dla mnie właśnie sensem bycia w programie Community Contributorów, bycia współpracownikiem społeczności, nie Wargamingu,
jest po prostu podpowiadanie, w co warto w tej grze zainwestować realne pieniądze, żeby po prostu dobrze się w niej bawić i żeby to miało jakiś sens wydawanie tych pieniędzy. No ale było minęło. Także nie wolno w takim razie tutaj za bardzo krytykować. Oczywiście jeszcze były dyskusje na ten temat, że kwestia formy wypowiedzi i formy krytyki, jaką przedstawiamy Wargamingowi, ma bardzo duże znaczenie, więc jeżeli powiecie, że Wargaming to tam ktoś tam i sika na siedząco, no to macie szansę uzyskać mniejszy efekt niż powiecie, że szanowny Wargamingu, czy mógłbyś zrobić taką zmianę, bo to wkurwia połowę graczy i czy można coś z tym zrobić. Jeżeli powiecie to bardzo nieładnie językowo, to jesteście na samym końcu dupy, a jak powiecie troszeczkę ładnie, to jesteście trochę bliżej wyjścia, ale ogólnie dalej, nadal w dupie, także taka logika tam panuje. Więc tutaj za bardzo nie ma co się łudzić na to, że CC-ki mają jakiś wpływ na grę. Mogą oczywiście zbierać opinie graczy. Popularność niektórych CC-ków może pozwolić naprawdę zebrać porządne ilości danych od porządnej ilości graczy, ale to i tak jest uznawane za niewiarygodne i niepotrzebne, bo WG ma swoje lepsze narzędzia do tego, także CC-ki nie są po to, żeby opiniować jakieś tam rzeczy, tylko po prostu, żeby tworzyć filmy i reklamować produkt, nic więcej. Tutaj warto też zaznaczyć zachowania zabronione. Osobiste ataki lub nękanie wymierzone w pozostałych członków programu. I śmiem twierdzić, że to jest, moi drodzy, zasługa moja, że się taki wpis w tym regulaminie pojawił. Celowo wyodrębniono ten punkt, gdyż po prostu nie można mówić, że WG przyjmuje chujowych CC-ków, którzy nie mają pojęcia o grze. Chodzi tylko o to wyłącznie, żeby reklamować. Także nie jakość, a ilość w tym momencie wchodzi tutaj do gry w WG. Nie można powiedzieć kiepskiemu graczowi, który jest CC-kiem, że jesteś kiepskim graczem. Po co ty jesteś CC-kiem, skoro nie masz pojęcia, w co grasz i jak grasz? No ale to już jest inna sprawa. No takich ogólnie podsumowując to, czy warto być CC-kiem w WoWsie, powiem wam, że warto. Ale jeżeli cenicie sobie swoją wolność słowa i dowolność formy, to już robi się tutaj pewien problem, bo doskonale wiecie, że u mnie z Discordem był ten problem, że tam było za dużo można było powiedzieć i w zbyt frywolnej formie można było to robić. I to był też również punkt zapalny taki odnośnie mojej planowanej ewakuacji z tego programu. Także ogólnie profitów jest sporo, więc jeżeli zamkniemy gębę na kłódkę i będziemy po prostu sobie spokojnie przytakiwać, to będzie nam wpadało na konto całkiem sporo fajnych bajerów, bo i premki, i dublony, i konto premium, i jakieś tam będziemy mieli fanty do rozdawania dla naszej widowni, żeby ten nasz kanał, czy to na YouTubie, czy to na Twitchu sobie mógł rosnąć, bo na pewno możliwość wygrania czegoś za darmo przyciąga wielu chętnych widzów, także może część tych widzów zostanie, może część nie zostanie, ale jednak. No i cóż, mam nadzieję, że troszeczkę wam przedstawiłem to, jak ten program wygląda na obecną chwilę, jakie są plusy, jakie są minusy, także pamiętajcie, że jeżeli chcecie zostać CC-kiem, to wszystko to mogę wam podlinkować tutaj pod filmem. Myślę, że warto, ale trzeba sobie też wiedzieć, kiedy powiedzieć dość i nie pozwolić po prostu sobie wmawiać, co mamy robić pod jakie dyktando, tylko po prostu mieć swoją opinię, szanować swoich widzów i to chyba tyle w tym temacie, także zapraszam do dyskusji w komentarzach. Dzięki, do usłyszenia i na razie.